Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie. Zapraszam na program Pytania do Prezydenta. Witam w studiu telewizji TETKA prezydenta Tczewa, Mirosława Pobockiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, wypoczęty? No i to jest trudne pytanie, dlatego że psychicznie wypocząłem, tydzień czasu mi nie było. Pewne rzeczy tam się działy, natomiast niestety nie ukrywam, zresztą ci, którzy mnie widzą, to widzą. Mam kontuzję ścięgna Achillesa i kłopoty z chodzeniem. No i to doskwiera, a do pracy? No niestety muszę jechać samochodem, bo pieszo bym nie dał rady już. A po urlopie spraw ważnych się napiętrzyło? No na szczęście mam zastępców i w tym czasie pewne rzeczy podejmowali, także... Ale ta rozmowa pokaże, że skumulowało się w ostatnich dniach kilka bardzo ważnych tematów. I zaczniemy od pierwszego z nich. Otwarcie ofert na budowę tczewskiego akwaparku. Liczyliśmy, że jest to inwestycja jedna z najistotniejszych i najdroższych, ale liczyliśmy, że jest to inwestycja mniej więcej za około 45 milionów złotych. Czy to jest aktualne? O, to ja bym się cofnął jeszcze wcześniej do momentu, ale nie tak daleko, do momentu, kiedy myśmy zaczęli pracę nad rozbudową basenów od przygotowania koncepcji, jak to miałoby wyglądać. Pan redaktor pewnie pamięta te dyskusje, czy mają być zjeżdżalnie z te rury, ile tych rur ma być, co na tym basenie mieszkańcy by chcieli. Pod tym kątem przygotowaliśmy koncepcję i wówczas szacowaliśmy, że koszt realizacji inwestycji na podstawie tego, co wtedy się działo w kraju, to będzie w granicach 25, góra 30 milionów. I wtedy mówi się, wow, duża inwestycja. Potem niestety przyszły trudne czasy, one trwają do dzisiaj zresztą, kiedy inflacja poszybowała w górę, kiedy zostało wykonane na podstawie tej koncepcji taki dokument istotny z punktu widzenia procedury przetargowej, on się nazywa PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy. I wtedy nagle się pojawiła kwota, no może być i 50 milionów. To już tam. To jest taki to trochę najświeższy kosztorys. Nogi zmiękły ta, w kolanach, no bo 50 milionów, a 25 to jest jednak różnica razy dwa. To w drugiej połowie ubiegłego roku ten kosztorys. Tak, się tak. No i zrobiliśmy taki mały montaż finansowy. Pozyskaliśmy 25 milionów z programu rządowego, 5 milionów mamy przyobiecane z Ministerstwa Sportu. Poseł obiecywał, że być może przy kolejnej edycji tego programu rządowego coś jeszcze tam nam skapnie, więc byliśmy przekonani, że te 50 milionów praktycznie zgromadzimy i możemy inwestycje realizować. Tym bardziej, że zapowiada się, że to inwestycja trzyletnia, więc można by jakby dokładnie 40 miesięcy. Rozdzielić w czasie 40 miesięcy, płatności. Bo to jest od momentu podpisania umowy, cała procedura przygotowania dokumentacji, bo przypomnę, że ma to być realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, stąd też był potrzebny ten dokument, to tak zwane PFU. No i cóż, dzisiaj mamy wtorek, wczoraj otwieramy oferty, no i jak to się mówi popularnie, szczena nam opadła. Najtańsza oferta, zresztą zostało to już upublicznione, więc to nie żadna tajemnica, najtańsza oferta 66 milionów złotych. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że zgodnie ze zmianą prawa przetargowego dokonanego w ostatnim okresie przez rząd, my musimy uwzględniać waloryzację tej kwoty. Z racji tego, że realizacja będzie trwała, tak jak powiedziałem, 40 miesięcy, co jakiś czas musi być waloryzacja tej kwoty o wskaźnik inflacji. Widzimy to po korektach budżetu. Chociażby właśnie po korektach budżetu. I nagle, trzeba dołożyć milion, tam pół miliona do tej inwestycji, do tamtej. A tutaj nagle, gdyby wygrała ta najtańsza oferta, czyli te 66 milionów, to nagle się okazuje, że basen kosztuje 80.
Bo trzeba wzrost inflacji brać pod uwagę, tak, tą waloryzację. Tak. No i teraz tak, zaczęliśmy od 25, a byliśmy gotowi na 50, a tu nagle się pojawia 80. I powiem szczerze, mam poważne wątpliwości. Pierwsza wątpliwość jest taka, czy gra jest warta świeczki. No bo ja wiem, że basen jest potrzebny, ja też bym chciał, żeby on był, żeby te atrakcje tak zwanego akwaparku się pojawiły w Tczewie. Tylko jest pytanie, za jakie pieniądze? Czy ktoś nie powie potem, że to jest po prostu niegospodarność? No, czy nas coś, to stać? Coś, co miało kosztować 25, nagle kosztuje 80. Znaczy, to jest pochodną tej sytuacji gospodarczej, którą mamy, tej szalejącej inflacji, drożyzny, jeżeli chodzi o pewne elementy budowlane, ale również pewnej niepewności przedsiębiorców co do dalszej sytuacji gospodarczej. Bo proszę, znowuż pamiętać jednej rzeczy, 40 miesięcy. Oferent, firma, która zgłasza swoją ofertę, musi przewidzieć, co będzie za 3 lata. Mhm. Więc firmy boją się, że może być źle, jeszcze gorzej i w tym momencie windują tą cenę na zasadzie zabezpieczenia swoich interesów. No jesteśmy w tej chwili w sytuacji takiej, że po pierwsze analizujemy to, zastanawiamy się, co dalej zrobić. Mamy kilka wariantów postępowania. Pierwszy wariant jest taki, że no, powtórzyć przetarg. Nie jest to takie proste, ale za chwilę o tym powiem. Nie powtórzyć przetarg, tylko pytanie, czy nowy przetarg da radykalne obniżenie kwoty. Bo gdyby z tych 60 czy 80 milionów w sumie dało się zejść do 50, czyli takiej kwoty, a jeszcze akceptowalnej, to ja pierwszy bym podniósł rękę i powiedział tak, powtarzamy przetarg. Problem polega na tym, że te środki, które dostaliśmy z rządu, one mają swój okres, nazwijmy to, ważności. I jeżeli w tym czasie ich nie wydamy, to one przepadają. To też starosta przerabia, a przy okazji tych środków niby przekazanych na obiecanych, powiedzmy, z Polskiego Ładu na przebudowę mostu tczewskiego. No tak. Wersja jakby inna tego jest taka, że występujemy o ponowienie procedury, czyli traktujemy, że ta procedura została zakończona i występujemy o to, żeby ponownie jakby nam przyznano te środki. To jest właśnie to, co starosta robi. I to jest jakby wersja pierwsza. Wersja druga jest taka, którą ćwiczył już Starogard Gdański. Bo przypomnę, że oni mieli dokładnie taką samą sytuację z jednym z zadań właśnie z Polskiego Ładu, czyli budową tej filharmonii kociewskiej. Tak można powiedzieć. I tam też mniej więcej tam kwotę około 20 milionów w przetargu się okazało, że jest 70 milionów. I Starogard powiedział nie. Jest taka opcja, jest taka możliwość, i my to też jakby w tej chwili analizujemy, że tak jak Starogard powiedział, nie robimy tej filharmonii, bo kwota jest astronomiczna i zamian za to, czyli zamieniamy zadanie na inne zadanie. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Starogard to właśnie przerobił. Zamiast filharmonii robią jakiś obiekt przy stadionie, coś. Nie pamiętam już dokładnie, o co chodzi. Jest taka możliwość, żeby zamiast basenów zaproponować inne zadanie. To mi już dwa pomysły zaświtały. Co można? No, ja też mam dwa pomysły od razu. Pierwszy pomysł jest taki, no szkoła podstawowa numer jeden. Tak, od razu mi to przyszło do głowy. A drugi pomysł to jest to, co rozmawialiśmy tutaj no, już kilka lat temu. Że może jednak nie akwapark, ale alternatywny drugi obiekt basenowy. Ale to skromniejszy. To nic nie da. Powiem tak. Tak, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców. Może nawet w innej lokalizacji. A to będzie jeszcze gorzej, bo jeszcze będzie drożej, bo cała infrastruktura będzie musiała być na nowo wybudowana. Nie, ja tutaj myślałem o szkole podstawowej numer jeden, zdecydowanie tak, aczkolwiek jakby cel nie jest do końca dobrze widziany w Warszawie, bo to już też sprawdziliśmy od wczoraj.
Warszawa, bo ten kolejny jakby wniosek nasz będzie rozpatrywany już nie w tym trybie konkursowym, tylko przez specjalną komisję, która działa przy premierze. Więc tam są zupełnie już inne jakby warunki gry i na szkołę podstawową numer jeden tak niechętnie patrzą. Ale myślę o tym, żeby wpisać, a to jest, proszę nie potem ciągnąć mnie za język, że dlaczego zrobiliśmy inaczej. To są na razie nasze rozważania. Trzy parki. Park Miejski, Park Kopernika i Park 3 Maja. Jako jedno zadanie, no bo skoro mamy te 25 milionów plus ewentualnie to, co jeszcze możemy zdobyć do dyspozycji, to może właśnie przeznaczyć to na renowację tych trzech parków, które są mniej więcej w jakimś takim jednym ciągu zlokalizowane. Ale to też musimy popatrzeć na to, czy to będzie zgodne z tym, co Warszawa dopuszcza. I tutaj musimy też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, ponieważ te trzy parki, które są w ramach takiego programu Zielony Tczew, myśmy zgłosili do zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tak zwane fiszki, propozycje do... Te tak zwane fiszki. I jeżeli tam one są w ramach tych zadań dopuszczalnych czy promowanych w ramach ZIT-ów, i teraz wyjmujemy z ZIT-ów, wstawiamy tutaj, to pytanie, czy mamy coś, co możemy w ZIT-ach wstawić. Także to są takie rozważania trochę szachisty. Kilka ruchów naprzód, co się stanie, jak ruszymy konikiem, a co się stanie, jak ruszymy pionkiem. Minął dopiero jeden dzień od otwarcia, mam jeszcze trochę czasu. Ale tak się złożyło, panie prezydencie, że słyszałem, że zdążył pan się spotkać po tym otwarciu ofert z posłem Kazimierzem Smolińskim. Rozmawiałem telefonicznie. Aha, czyli porozmawiał pan. Tak, tak. Znaczy akurat tutaj, no będę uczciwy, no dlaczego mam nie mówić wprost. Pan poseł bardzo nam pomaga. Kontaktujemy się często, no powiem inaczej. W zasadzie bez wsparcia posła pozyskanie środków w takim programie jak Polski Ład byłoby trudne, bo tam nie miałby jakby takich czytelnych reguł. Tam, gdyby to było tak, że jest punktacja za taki pomysł jest tyle, za dostępność dla, nie wiem, mieszkańców jest tyle punktów. Nie, tam jest no, praktycznie taka uznaniowość i bez poparcia posła to w zasadzie może byśmy jakieś środki dostali, to byłoby znacznie, znacznie skromniejsze, a chcemy pozyskać maksymalnie dużo, no bo skoro dają, to trzeba brać. Mm-hmm. Panie prezydencie, to... Długa wypowiedź, ale pokazuje... Poświęciliśmy temu trochę czasu, ale pokazuje, że problem jest złożony. Oj, bardzo. I że prawdopodobnie jednak, ja tak odczytałem z tej wypowiedzi, że jednak bliska jest, no nas na to nie stać, tak? Że jednak... No raczej tak, natomiast ja tego pomysłu nie odchodzę. Ja myślę, że sytuacja gospodarcza z czasem się zmieni. Nie mówię o tym roku, bo to jest nierealne. Po 2-3 latach być może będziemy w stanie do tego tematu wrócić. Mhm. Panie prezydencie, ogłoszono przetarg na komunikację miejską, o czym mówił tydzień temu wiceprezydent do spraw gospodarczych w tym studiu, Adam Burczyk, ale od pana chciałbym usłyszeć trochę więcej szczegółów, bo jeszcze wtedy on nie był opublikowany, chociaż znana była wiceprezydentowi jego treść, a więc tak szybko. Najważniejsze, najbardziej takie zasadnicze sprawy, jakie zawiera ten przetarg na komunikację. Tak, to jest taki przetarg przejściowy przed tym dużym przetargiem 10-letnim, o którym mówimy od dłuższego czasu. Tam warunki będą jeszcze bardziej zmienione, bo musimy zmienić. Tutaj to, o czym też wspominałem wcześniej, nas obliguje do tego ustawa o elektromobilności. Natomiast ten przetarg jest przetargiem na 27 miesięcy. Przetargiem na 29 autobusów, w tym 2 autobusy przegubowe. I to, co jest ważne, po pewnych analizach, przemyśleniach podzieliliśmy ten przetarg na 2 zadania. One są mniej więcej równe,
Dlaczego? Dlatego, że dlaczego podzieliliśmy, żeby to było jasne. To jest kwestia doświadczeń z tego, co było do tej pory, gdzie czasami pewne zachwianie na rynku powodowało, że firma mówiła, słuchajcie, no od przyszłego miesiąca już autobusów nie będzie, bo musicie zapłacić dodatkowy 1 000 000 złotych. Tak? I to jest taka rozmowa na zasadzie, albo jest komunikacja, albo jej nie ma. Jeżeli mówiliśmy, jest... nazywaliśmy to nawet szantaż w pewnym momencie. W pewnym momencie, no może tak. To takie było za mocne słowo, ale coś w tym jest. Znaczy może to nie był celowy szantaż, ale tak to też można odebrać. W tym momencie, kiedy są dwa przetargi, dwa zadania, zakładam, że niekoniecznie musi wygrać je ta sama firma. Jeżeli to jest mniejsze zadanie, to jest większa szansa, że pojawi się jakiś konkurent, bo w tym momencie już nie potrzeba tych 29 autobusów, a połowę mniej. To jeżeli jeden będzie, nazwijmy to, szantażował, to drugi jeździ dalej. Czyli zawsze połowę jakby komunikacji miejskiej w Tczewie zachowujemy. To też jest taka loteria, trochę jak gra w pokera. Zobaczymy, co przeciwnik, czyli oferenci na to zareagują. Jeszcze raz przypomnę, 27 miesięcy, 29 autobusów, w tym dwa przegubowe. To jest na niespełna 2,5 roku. Jaki tabór autobusów? To też interesuje zawsze mieszkańców. To znaczy, na pewno to nie będą fabrycznie nowe autobusy, bo one się pojawią dopiero w tym przetargu 10-letnim. To byłoby znowuż karkołomne. W ciągu 2 lat fabryczne autobusy się nie zamortyzują. To znaczy, oferent na pewno koszt amortyzacji wpisze do oferty, ale w tym momencie cena będzie znowu z kosmosu. A nie chciałbym unieważniać przetargu na zasadzie, bo oczekiwaliśmy jakiejś ceny, a tutaj cena nagle wychodzi 2 razy tyle. Także one będą, w warunkach przetargowych jest to tam zapisane, już nie pamiętam, chyba Euro 6 czy Euro 5. Euro 5, no ale to są autobusy do 15 lat. Które tak, ale to są to nie są autobusy typu Jelcz Autosan, to są autobusy, że tak powiem, nowe. Tak się jeździ, tak? Autobus generalnie to jest pojazd, który jest przewidziany właśnie do eksploatacji w ciągu tych 15 generalnie lat. Ma być trochę, to Euro 5 to jest trochę wyższy wskaźnik niż mamy teraz obecnie. Tak, bo teraz mamy Euro 3, Euro 4, no Euro 5, no może się pojawi Euro 6, tak? No tutaj akurat tego nie wykluczamy. Jest tam parę autobusów elektrycznych, bo muszą. Natomiast to, co jest ważne, no, to się zbiega z bezpłatną komunikacją, więc na pewno nie będzie już kasowników w autobusach, ale będą systemy GPS-u, ponieważ no, muszą funkcjonować, o czym mało kto chyba wie, a jeżeli wiedział, to już chyba nie pamięta, że my mamy podgląd na bieżąco o godzinie odjazdu autobusu z przystanku. Można na komórce, na specjalnej aplikacji sprawdzić. Linia numer 1, przystanek gdzieś tam. Autobus w czasie rzeczywistym, o który odjedzie. Nie tym rozkładowym, tylko rzeczywistym. Czyli to uwzględnia już korki na ulicach. Ale po to, żeby to zrobić, no niestety autobus musi być lokalizowany przy pomocy GPS-u i takie urządzenia nadal będą w autobusie. Myślę, że ten system to już nie jest w tych czasach jakiś wielce problematyczny i kosztowny. To jest praktycznie standard w tej chwili. Ale mówię, bo to dla pasażera jest istotne. I panie prezydencie, oferty, no ten termin wiadomo, że może być przesunięty jeszcze. Oferty, jeśli się wszystko pójdzie dobrze, to ja pamiętam taką datę, nie jestem 100% pewny, 13 czerwca. Ja powiem tak, nie chciałbym tutaj rzucać daty, dlatego że z doświadczenia wiem, że każdy przetarg na komunikację miejską to są setki zapytań. Mhm. Ja też widziałem, jaki jest skomplikowany ten przetarg i tam mało co z tych tabelek, zwłaszcza załączników excelowych rozumiałem, tak więc. To są setki zapytań, co potem skutkuje tym, że po to, żeby na wszystkie odpowiedzieć, a my już niestety przy takim przetargu wchodzimy w pewne rozwiązania unijne, stąd też zwykle to się kończy tym, że ten termin jest przesuwany. Oczywiście on nie może być przesunięty w nieskończoność, bo
No bo ale firma czerwiec, musi być... lipiec to poznamy oferty, tak? No myślę, że do końca lipca powinno być odpukać, mam nadzieję. Mhm. No bo ta zmiana ma nastąpić 1 września. Tak. To też przypomnijmy. Tak. Też. Ale to też jest powód, dla którego nie ma autobusów fabrycznych nowych, bo no sorry, no w ciągu tak krótkiego czasu żadna fabryk nie wyprodukuje autobusu. I tak, panie prezydencie, dwa zagadnienia zaledwie, a mam ich wypisanych z 6. Oj. Pochłonęły nam praktycznie cały program. Jeszcze pojawiła się informacja, to zdaje się pan prezydent w swoim programie mówił o tym, że jakby pojawiły się ponownie rozmowy na temat budowy KFC w naszym mieście, znanej sieci. Nie trzeba przedstawiać i tłumaczyć. I od razu posypały się pytania od widzów. Czy to prawda? To znaczy ja powiem tak. Czy i kiedy i gdzie ewentualnie to, mogłoby być? To nie my prowadzimy rozmowy z KFC. Bo nie ma takiej jakby opcji. KFC nie zajmuje się... Ja to zresztą kiedyś tłumaczyłem. Tak, no jest firma, pośrednik, która... Tak, KFC nie zajmuje się budową swoich restauracji. No nie chciałbym teraz tego tak mocno rozwijać. Czy są rozmowy i czy są poważne? Są z tego, co wiem, rozmowy dewelopera, który chciałby dla KFC wybudować, wybudować restaurację. Rozmawiamy o pewnej lokalizacji, o której na razie też nie chcę mówić. Czy zostanie to sfinalizowane? Powiem szczerze, nie wiem, dlatego że było już przynajmniej dwie lokalizacje, gdzie właściciele obiektów, jeden to był, no to o tym już mogę mówić, bo to już przeszło, jeden to była ekspozytura kolejowa przy dworcu, przy poczcie, zaraz za poczną, ten taki parterowy budyneczek. Rozmowy były podobno zaawansowane, nie doszło do sfinalizowania i do podpisania umowy. A drugi to był plac Halera, gdzie właściciel jednej z kamienic też chciał, żeby w kamienicy była restauracja. Też do tego nie doszło. To tylko pokazuje znowu, że to nie jest kwestia tak, czy prezydent chce, czy nie chce. Do tego potrzeba woli już nawet nie dwóch, ale trzech stron. Z mojej strony wola jest, chciałbym. Następnie ten deweloper i najważniejsze chyba są negocjacje na linii deweloper KFC. To jest już duża firma i niekoniecznie akurat w danym momencie w ich planach strategicznych jest lokalizowanie restauracji w Tczewie. Jeżeli taki prawdopodobnie z tego, co mi się wydaje i z poprzednich tych rozmów z panem, no to chodzi o lokalizację jednak przy drodze krajowej 91, bo takie są najbardziej przez te firmy, już nie mówię tylko KFC, no tak, jak już pan redaktor tak daleko idzie, są dwie lokalizacje brane przy 91. Czy którąś z nich KFC wybierze i się zgodzi? Myślę, że niedługo się dowiemy. No tak, ale potem musi być ogłoszony przetarg i ewentualnie... No tak, tak, tak. Mhm. Dobrze, panie prezydencie, zapraszamy na... O! Powiem tak, mam... chyba pierwszy raz mi się zdarza taka sytuacja, kiedy jest bardzo dużo imprez i wszystkie w tym samym dniu. O! W czwartek. No może to nie pierwszy raz, ale już takie były kiedyś sytuacje. Zaczynamy od 12:00 uroczystością przy obelisku w Parku Kopernika. Chodzi oczywiście o rocznicę bitwy pod Monte Cassino. To będzie godzina 12:00. O 17:00 przed dworcem na tym placu otwarcie wystawy z okazji stulecia chóru Echo. Wystawa plenerowa, pewnie prezentująca dokonania chóru. Tak, no historię, no 100 lat się ma tylko raz. O 17:30 w bibliotece na Dąbrowskiego spotkanie z kapitanem Maciejem Sotkiewiczem. Myślę, że nie trzeba przedstawiać osoby pana kapitana. Tczewianin, żeglarz, uwielbia jeździć tam, gdzie jest zimno. Płynąć, przepraszam. Mhm. Zawsze chciałem mu zadać jedno pytanie. Jak się załatwia potrzeby fizjologiczne na jachcie, kiedy jest na zewnątrz minus 20 na przykład? Pod kołem, pod biegunowym. Być może takie zapadnie, bo to spotkanie będzie otwarte w Miejskiej Bibliotece Publicznej i też zdradzę rąbka tajemnicy, że Tetka na tym spotkaniu będzie. Rozumiem, że pan redaktor się zobowiązuje, że takie pytanie padnie.
Nie, nie zobowiązuję się. Może ze strony widzów. O godzinie 19:00, tym razem w Fabryce Sztuk, wernisaż, takie wystawy, sztuka na ciele, makijaż artystyczny, czyli co można zrobić z ciałem, jak go pomalować, żeby ładnie wyglądało. Będzie to wystawa fotografii prezentująca. Tak, bo to nie będzie malowanie. Nie będą malowanie. Żywe modele. Ale będzie można, nie wiem, zainspirować się. I 20 maja w sobotę zapraszam już na pierwszą taką większą imprezę, majówka na górkach, czy piknik na górkach. Miejsce chyba jest znane wszystkim. To, co będzie, chyba też jest znane, bo wiele tych atrakcji się powtarza. Natomiast to, co będzie nowego, to będzie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Jest takie przewoźne, mobilne muzeum. Będzie można zobaczyć właśnie wystawę z okazji początków państwa polskiego. A tak poza tym dopowiem, że wiele atrakcji rodzinnych. Dla dzieci, dla dużych, dla małych. No zresztą myślę, że renoma tego miejsca robi swoje. Przy okazji dziękuję panu radnemu Kazimierzowi Mokwie, bez którego praktycznie to by się nie odbyła ta majówka. I 27 maja największa impreza nasza miejska, czyli festyn samorządowo-komunalny na bulwarze nadwiślańskim. Gwiazdą będzie Michał Szpak i Wiki Gabor. Albo odwrotnie, Wiki Gabor i Michał Szpak. Dziękuję panie prezydencie za dzisiejsze obszerne I znowu się rozgadałem. Rozwijanie tematów, tak, dwóch najważniejszych. I dziękujemy również za zaproszenia. Dziękujemy Państwu serdecznie za to, że nas oglądaliście. Przypominam, że można drogą internetową bądź też telefoniczną przekazywać pytania, które chcieliby Państwo usłyszeć w tym programie, które chcieliby Państwo, żebym zadał prezydentowi. A na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.